większość tych, którzy zdadzą taki egzamin na urzędnika europejskiego, już raczej do emerytury zostają w tym środowisku, chociaż oczywiście tam są różne możliwości zmienienia tej pracy w trakcie, ale ciągle w obrębie instytucji europejskich. I no, oczywiście to jest decyzja jak najbardziej odwołalna, można zostać urzędnikiem europejskim, później nie przestać być. To dobrze przed dokonaniem takiego wyboru mieć okazję tak lekko posmakować tego, jaka to jest praca, i do tego idealną okazją są staże w instytucjach europejskich. Staże, które trwają 5 miesięcy, są przyzwoicie wynagradzane, stwarzane są dobre warunki pracy dla tych stażystów i jest to okazja, żeby właśnie przez 5 miesięcy pracować razem z urzędnikami europejskimi. Czasem mając bardzo poważną pracę, czasem mało poważną, bo to niestety tak bywa. Ale w każdym razie być wewnątrz, widzieć to od środka, poznać tych ludzi i wyrobić sobie zdanie, czy to byłoby miejsce dla mnie, czy nie. Tych stażystów generalnie Komisja Europejska przyjmuje dużo. Normalnie około 650 w jednym tej edycji, powiedzmy, wiosennej czy jesiennej. Teraz to ma być nawet 800 tych osób, które przyjmą, a kandydatów jest oczywiście dużo więcej. Kandydatów jest, tak mocno się to waha, ale od 16 do 7 tysięcy, tak przynajmniej było w ostatnich latach, na tych 800 miejsc. No więc konkurencja jest spora. Ale dla Komisji Europejskiej to oznacza też, że ktoś te aplikacje musi ocenić. I niedawno poprosili urzędników Komisji wszystkich, znaczy do wszystkich wysłali taką prośbę, żeby się zgłaszać na ewaluatorów tych kandydatów na stażystów, no ponieważ pomyślałem, że czasem się zdarza właśnie na tym temacie opowiadać, to będę wiedział dużo więcej, jak się zgłoszę na tego ewaluatora. Zgłosiłem się nawet, jak się złożyło, że przy okazji innego wyjazdu w Brukseli byłem takie szkolenie do tych ewaluatorów i teraz już wiem, na co zwracają uwagę w tym najważniejszym etapie tej selekcji, czyli kiedy z tych kilkunastu tysięcy kandydatów ograniczają liczbę do mniej więcej trzykrotności tych, którzy później zamierzają przyjąć. I ta trzykrotność, ta lista kandydatów trzykrotnie dłuższa niż liczba stażystów do przyjęcia, nazywa się Blue Book. I całe te staże, o których będę opowiadał, bardzo powszechnie w żargonie unijnym, w żargonie eurokratów nazywa się Blue Book. Znaczy, na tych stażystów też się mówi Blue Book, czyli Blue Booki w Polsce. No więc jak takim Blue Bookiem zostać i może najpierw po co? Mówiłem, że to jest 5 miesięcy. Mówiłem, że jest płatne. Około 1000 euro na miesiąc. Mówię około, bo się trochę różni między instytucjami. 1000 euro to nie jest, są jakieś zawrotne może pieniądze, ale jak na stażowe to przyznacie, że ok. I nawet w Brukseli, która ma koszty życia wyższe niż Warszawa, ale nie tak znowu dramatycznie wyższe, powiedziałbym może o 1/3 albo 1/4. To są pieniądze, które no, wystarczają, żeby się godnie utrzymać. I jeszcze wystarcza, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, na bogate życie takie towarzyskie i imprezowe, co zresztą jest bardzo ważnym zajęciem stażystów po godzinach. I to jest też jeden z powodów, do których bardzo zachęcam. Nie wiem, czy ktoś z nas był na Erasmusie już. Bo Erasmus też jest super, tylko że ma minus ten, że to stypendium no tak niekoniecznie wystarcza na wszystkie wydatki, albo powiedzmy wystarcza z trudem. A tu w przypadku tego 1000 euro jest taka nadwyżka, która właśnie czyni ten pobyt też bardziej wesołym. I jest to rzeczywiście tak, że trafia się do takiego normalnego wydziału. Wszystkie instytucje europejskie dzielą się na tak zwane unity, czyli wydziały po polsku. Taki wydział to jest powiedzmy od 15 do, nie wiem, 35, może 40 osób. No i taki wydział z reguły dostaje jednego Blue Booka, trzymając się tego żartu. I można to trafić bardzo różnie. Wcześniej jak ja byłem tym Blue Bookiem w Komitecie Regionów, to tak jak mówiłem, ja dostałem fajną pracę i w zasadzie analogiczną do tego, co robili moi doświadczeni koledzy urzędnicy. A no, niektórzy moi koleżanki czy koledzy trafili trochę gorzej. Byli tacy, którzy mieli mało roboty albo robotę mało twórczą, typu jakieś dane w jakichś tabelkach w Excelu, wprowadzanie czy sprawdzanie. Ale nawet gdybyście wy w przyszłości starali się o te staże i w ten sposób trafili, to uważam, że nie jest to czas marnowany ze względu na to, że jest to naprawdę fajne doświadczenie i życiowe, i zawodowe, i towarzyskie, czy takie kulturowe.
wszystkie instytucje Unii Europejskiej, tutaj są ich logo, te staże organizują. Warunki są bardzo takie brzegowe, są dość niewygórowane, bo tak, trzeba mieć ukończony 3-letni cykl studiów, czyli licencjat zazwyczaj, albo magisterium, jeśli to są studia jednolite. Trzeba znać oprócz języka ojczystego, jeśli są Państwo Polakami, no to polski jest językiem urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli nie są Państwo Polakami, bo to jest też otwarte, co ważne dla obywateli innych państw, to się trochę sytuacja zmienia, bo tak, obywatel Unii Europejskiej musi się wykazać znajomością oprócz swojego języka, znajomością jednego języka roboczego Unii Europejskiej, czyli angielski, francuski albo niemiecki. I naprawdę wszystkie trzy się liczą na równi na etapie oceny. Później na etapie wybierania kandydatów pewnie angielski ma zdecydowaną przewagę. Bo jak się trafił ktoś, kto zna biegle niemiecki, ale nie zna angielskiego ani francuskiego, no to mała szansa, że ktoś go wybierze, bo taka osoba jest mało zdatna do pracy w środowisku, gdzie myślę, że 90% pracy w instytucji europejskiej się dokonuje po angielsku. A tych pozostałych może 9 po francusku i naprawdę jeśli po niemiecku, to jest duża rzadkość, żebyście taki wydział, w którym dominuje język niemiecki. No więc, no ale w przypadku, nie wiem, Polaków wystarczy, że zna się polski i zna się dobrze na poziomie C, bo to znaczy znajomość. Wymagana jest znajomość na poziomie przynajmniej C1. No czyli taka rzeczywiście już zaawansowana, na jednego z tych języków roboczych. Nie ma limitu wieku, chociaż z reguły no większość kandydatów to są osoby pod koniec studiów albo krótko po studiach. I doświadczenie zawodowe jako takie nie jest niezbędne. Natomiast jeśli się je ma, to jest punktowane. Nie obywatele Unii Europejskiej mają tyle trudniej, że po prostu jest ich dużo, a trochę miejsc, znaczy mniej proporcjonalnie niż dla państw członkowskich jest miejsc dla nich przeznaczonych. Natomiast obywatel państwa nieunijnego musi też znać ten jeden język roboczy, no bo bez tego się po prostu nie da pracować w instytucjach europejskich, tak w praktyce. A znajomość innych języków, jeśli zna inne języki unijne, to dostanie to dodatkowe punkty. Jeśli zna języki nieunijne, bo na przykład jest, nie wiem, Rosjaninem i w związku z tym jego językiem ojczystym jest rosyjski, no to może dostać punkty za ten rosyjski, jeżeli ewaluator uzna, że w miejscu, gdzie ten kandydat aplikuje, ten rosyjski mu się przyda. Czyli generalnie języki nieunijne też mogą być punktowane, pod warunkiem, że wyglądają na przydatne. Jak ktoś zadeklaruje język Zulu, a zgłasza się do dyrekcji do spraw, nie wiem, rynku cyfrowego, to pewnie nie dostanie nic za ten język, no bo mała szansa, że go wykorzysta. Przyjmują tłumaczy, ale to, co ja teraz mówię, jest nie o tłumaczach. To znaczy, jak pani ma profil tłumacza, to może się pani zgłosić na staże w Komisji Europejskiej, te, o których ja mówię. A dla tłumaczy jest jeszcze jakby osobna ścieżka kandydowania na staże. To jest do znalezienia. No. Tak naprawdę ja tutaj podaję jakieś adresy mailowe, ale wystarczy jakby znać słowa klucze i po prostu w wyszukiwarce wpisać, żeby szybko trafić na właściwy trop. W ogóle w przypadku tych staży to wystarczy napisać EU traineeship i to się szybko znajdzie tam odpowiedniej strony do aplikowania, a w przypadku tłumaczy no to interpreters albo translators. I tak naprawdę zasada jest bardzo podobna, też 5 miesięcy, też podobne wynagrodzenie, tylko inne wymagania, jeśli chodzi o języki, w związku z tym trochę inna zasada punktowania znajomości języków.